Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z serii Postal 3 na moim kanale. Moi drodzy, na początku kwestia ankiety z poprzedniego odcinka. Większość z was była za tym, abym podążał dobrą drogą. Ja oczywiście nagram obie te drogi i w sumie cieszę się, że właśnie wygrała ta droga w ankiecie, ponieważ najpierw przejdziemy sobie całą dobrą drogę, a później przejdziemy na stronę ekologów z poprzedniej misji i będziemy kontynuować drogę zła. Dlaczego tak robię, słuchajcie? Dlatego, że są dwa różne zakończenia i różne misje w tym wszystkim, dlatego teraz poprowadzę od początku do końca ścieżkę dobra, tak żeby nie mieszać różnych misji. No i tyle. I słuchajcie, tam widziałem komentarze, żebym wziął drogę zła, bo dobra to jest nudna. I nawet Devirement, tak? Jeżeli pamiętam dobrze twoją nazwę, Dev, napisałeś, że ta droga będzie nudna, bo tylko i wyłącznie akcje z paralizatorem i tak dalej. Chopie, słuchaj, ja to tak zrobię, że to nie będzie nudne ani trochę, więc wiesz, trochę wiary we mnie. A to, że będziemy biegać z paralizatorem, to spokojnie. Będzie na pewno szczelanie. Dobra, o co chodzi? Słuchajcie, zaczynamy. Obezwładnij lub aresztuj trzech cywili. Spoko. Proszę bardzo, mamy jednego. Proszę bardzo. Ja jestem dobry koleś. Jeszcze. Więc proszę mi tutaj nie stawiać oporu. Proszę dać się zakuć, kurde, bo ja jestem policjantem. Gdzie ten trzeci? Gdzie ta Łajza się schowała? Tu jest. Jakby to powiedział jeden z przechodniów w postalu drugim. Tu jest szmaciarz. A nie, to policjant mówił, słuchajcie, to policjant był. Dobra, o co chodzi? It seemed the hobos union was upset with our treatment of the volunteers. The lieutenant ordered me to fight my way to the chief's special place in the basement and protect him. Okej, musimy ochraniać szefa. Zabij wszystkich wrogów. No i widzicie, jednak jest tutaj trochę strzelania, panie Devirement, panie, widzi pan? Jest strzelanie. Piękne hedy tutaj wchodzą. Panie, no, proszę tutaj, kurczę, trochę grzeczniej. Oczywiście muszę... Wow. Muszę oczywiście uważać na naszego szefa, który jest tutaj. No bo może być przypał. A przy Pixu to my raczej nie chcemy, nie? Jezu, jak to się wszystko, słuchajcie, zacina. Jak tu się skopa w ogóle wjeżdża, nie pamiętam. To jest najgorsze. Bo to jest w sumie jedna z takich głównych zalet postala. Dobra, szefie, zapraszam. Witam wszystkich tutaj. Słuchajcie, ja pamiętam tą misję z poprzednich odcinków. I chyba całą tą misję, znaczy cały ten odcinek poświęcimy właśnie na strzelaniu do tych bezdomnych, którzy opanowali komisariat w Katarsis. Także będzie dużo strzelania, dużo headshotów. Assassin, to jak taki dobry w headshotach jesteś, to ty w CSGO zagraj. Słuchajcie, powiem wam tak szczerze, że będzie CSGO u mnie na kanale, znaczy nie, na kanale to nie. Ale będzie CS z moim udziałem w okresie świątecznym na kanale Speedówki. Także jeżeli nie znacie Speedówki, to musicie ją poznać. Więc wbijajcie do niej na kanał i będzie tam materiał z chowańca z CSGO. Także już teraz was zapraszam. A teraz tutaj strzelimy mu w łeb, jeżeli mi się uda. Pięknie, ale to zrobiłem. Kurczę, pokczamp na czacie, nie? Nie no, żartuję oczywiście. Pomóż policji na strzelnicy. Dobrze, pomożemy policjantom na strzelnicy. Boże święty, jak wychorzy. Kurczę, nieźli są ci bezdomni. Ciekawe, skąd wzięli na to pieniążki, na te bronie. Pewno ukradli. Sprzedali złom, bo jak wiemy, każdy ziom zbiera złom. No cholera jasna, czekajcie. Nie, ja muszę tutaj z większą artylerią polecieć, bo to naprawdę nie ma sensu z takim pistoletem tylko hedy strzelać. Ja ich tutaj wszystkich załatwię, nie? Musi być masno fest. I będzie. Nie będzie litości dla żadnego. O, witam serdecznie was tutaj wszystkich. Wiem, że kobiet nie powinno się bić.
i ogólnie to wszystko, ale no niestety tutaj trzeba. Dobra, zapraszam w takim razie dalej. Co tu jeszcze? Aha, dotrzyj z porucznikiem do piwnicy i pomóż policji. No dobra, nie zabij żadnego policjanta. No właśnie, no bo jestem tutaj, kurczę, dobrym człowiekiem. No i wiecie, koleś jest zawsze tym złym, to teraz niech przez chwilę będzie dobrym. Pięknie. Słuchajcie, tak w ogóle, to mam wam do zakomunikowania taką informację. Jeżeli chodzi o Postal 3 właśnie i giveaway'e, ponieważ no w pierwszym odcinku był giveaway na Postala 3. No i pewnie zastanawiacie się, czy będzie więcej tego typu rzeczy. Czego strzelasz tej? Skąd on strzela? Gdzie ty jesteś? Tutaj. O ty gnoju. Pięknie. Cholera. Dobra. Słuchajcie, aktualnie jest jesienna wyprzedaż na Steamie i możecie dostać postala w... trzeciego postala w cenie, żeby was nie skłamać, 13 zł z groszami. Tak więc jeżeli chcecie sobie kupić, no to jest na Steamie promka. A jeżeli... sorry. Ktoś ze mną pisze w komentarzu. Jeżeli na przykład chcecie sobie jeszcze poczekać, no bo a może asasynek jeszcze rozda? Owszem, rozdam jak najbardziej. Mam jeszcze parę kluczy, ale te rozdania będą, słuchajcie, bardziej w grudniu, jako takie właśnie świąteczne giveaway'e. Tak więc będą na 100%, więc jak coś, no to się szykujcie na giveaway'e. No ale tak jak mówię, nie wszyscy mogą wygrać. Będzie to po prostu kto pierwszy, ten lepszy. Na takiej samej zasadzie jak to było w pierwszym odcinku, czyli będą porozrzucane fragmenty klucza po odcinku. No i tyle. Okej. Dobra, poruczniku. Lecimy dalej. Teraz lecimy tutaj. Pomóż policji w zbrojowni. O, siema, siema, panowie. Siema, siema, kurczę, witam. Halo. No odczep się od tej ściany. Dobra. Lecimy dalej z kolejnymi. Panowie. Panowie, kurczę, no... Wiecie, że z kolesiem nie ma żadnych szans, tak? Po co wy się, kurczę, tutaj naprawdę zabieracie za to wszystko? Wiecie doskonale, że... No nie macie szans, tak? Nie macie szans. Ja jestem koleś z postala i nie macie szans. Krótka piłka, wiecie o co chodzi. Dobra. No skąd wy strzelacie, szmaty? Zaraz zdechnę, nie? Zaraz zdechnę. I wszystko od nowa. Dlatego, słuchajcie, ja sobie zapiszę grę, tak na wszelki wypadek. I lecimy dalej, tak? Pięknie. Daleko jeszcze? Kurczę, nie wiem. Okej. Patrzcie, tak wygląda koleś w Postalu 3. A, i ktoś tam dobrze napisał w komentarzu, że Postal 3 dzieje się tak jakby, nie wiem, po Postalu... nie, inaczej. Postal 3 jest to taki sen kolesia z Postala 2, no bo wyszedł Paradise Lost, tak? No i ten właśnie Paradise Lost, tam dzieją się właśnie sceny z Postala 3, w sensie jest koleś z 3 Postala. Nie będę wam tutaj spoilerował, o, jakieś osiągnięcie. Nie będę wam spoilerował, seria u mnie na kanale, także wbijajcie. Więc no, tak to wygląda. Ale się zacina. Jezu, optymalizacja z siepałek. Ktoś tam napisał mi pod jednym z odcinków, że ale ci laguje. Widać, że nie oglądał dokładnie odcinka, bo ja pisałem, że to jest właśnie wina optymalizacji tego ścierwa. I nic z tym nie zrobię. Tak ta gra już została stworzona, słuchajcie. Zrobiona została na odpierdziel i to widać. Dobra, ja muszę chwilę przeczekać, żeby mi się życie zregenerowało. Opa! Kurna, gościu! Wydupcaj mi stąd. Okej. Nie no, słuchajcie, ja muszę poczekać jeszcze chwilę. Pa, porucznikowi też jest życie, widzę, tutaj zregenerowało. Dobra, wbijamy do kibla. Może jakieś easter eggi w kiblu? Bu. Bu. Kurczę, nic nie ma. Ło! Jest! Mołotowy. To zaraz możemy podkręcić atmosferę. Tutaj zamknięte. O, tu jest jeszcze otwarte. Dostałem ten, shotguna.
Spoko. Czekajcie, jak tu się z kopa wyjeżdża? Co ja zrobiłem? Ja kota nadziałem! Boże, nie wiedziałem, nawet myślałem, że kuto jest właśnie kopnięcie, a ja nadziałem kota na ten. Ale jaja, dobra, słuchajcie, muszę zobaczyć w ustawieniach, jak tu jest kopnięcie. E, kopnięcie to E. Dobra, kopniemy. Halo. Proszę się otworzyć, niech wrota się otworzą. Dobra, nie da się. Zobaczcie w ogóle, jak ten kot się wierzga. W ogóle on nie ma kręgosłupa chyba, bez kitu. O Jezu, co to przed chwilą było? Jaki lag. Dramat. Co? Jak to wygląda? Zupełnie inny dźwięk jest wtedy. Zobaczcie, jak to jest zbugowane. Tragedia. No ale jakoś... Wow. O, i teraz widzicie? Kot się wściekł. On tam poszedł załatwić tych wszystkich bezdomnych chyba. Też nie wiem. Jezu, Jezu, Jezu. Chwila, moment. Mordy. Daj tacy spokój na razie. Ja nie chcę zginąć. Bo może być z tym ciężko później. Przechodzić wszystko od nowa, no to jednak nie jest moje marzenie. No i co, Devirement? Jest nuda? Nie wydaje mi się, mordo. Ło, to jest ten kot. Czy ja mogę go zebrać? Ło, atakuje mnie, halo, proszę do widzenia, bo mnie zażresz, ty. Gnoju. No pa, gnoju! Nie! Nie! Kocie! No! I jeszcze ten mnie zestrzeli, nie? Nie no, czekajcie, idę do kąta. Da się tutaj jakoś przykucnąć? Nie da się. Dobra, no to zaczekam chwilę, aż mi się tutaj zregeneruje wszystko. Ten sierściuch... O nie, o nie, o nie, o nie! Idź stąd! Idź stąd, idź stąd! Boże święty, przepraszam. Panie kocie. Patrzcie, na przykład mogę wziąć czyjąś rękę. O, i kogoś zdzielić tą ręką. Właśnie za chwilę to zrobimy, słuchajcie. Mogę też rzucić tą ręką. Ale wolę kogoś zdzielić, wiecie, takiego liścia. Zara tu komuś z liścia. Będzie listwa challenge. Wyjście. O, czekajcie, bo muszę z tym ziomeczkiem, tak? Panie poruczniku, gdzie pan tam się kurczy schował? Albo żeś się pan zbagował? Chwila, moment. Aha, to tutaj. Panie poruczniku! W ogóle słyszę strzały, słychać strzały. Panie poruczniku, o, patrzcie, dostał z liścia. Panie poruczniku, pan się już obudzi. Bo jeszcze raz musi być poprawka. Jep. Dobra, słuchajcie, żarty żartami. Rzucamy tą ręką. Poszła. Zapraszam, panie poruczniku. W tej chwili. Bo będziemy się bić. Chodź. Idzie za mną. Kurczę, powiem wam, że chyba mi się zejdzie w ogóle z tym, żeby on tutaj doszedł. Zapraszam, zapraszam. Tędy. Proszę za mną. Proszę... A! O! Nawet pan dobrze wie! Lepiej ode mnie! No i patrzcie, teraz na luzaku sobie wychodzimy stąd. Tak jest, udało się. Ponad 13 minut odcinka, czy tam 12, nie wiem jak to teraz jest po montażu. No ale dobra, skończyliśmy robotę. To niezły komisariat, słuchajcie. Amusingly, the chief was on vacation in Mexico. Not amusingly, the lieutenant was furious about all the friendly fire and threw me off the force. My police career ended before it even began. Wow, you are so lame. I tyle. Dobra, słuchajcie, może jeszcze zdążymy na szybko pyknąć jakąś misję, także przyspieszamy materiał, bo wczytywanie tutaj trochę trwa. So there I was, my first day of serving and protecting. Yep, I was the law. What? You knew I was gonna say it. Słuchajcie, zostaliśmy już policjantem, ukończ swój pierwszy patrol. I ja pamiętam, że ten odcinek był ostatnim w ogóle na kanale i zrobiliśmy tak naprawdę to wszystko, co ja zrobiłem wcześniej w 7 odcinków, to ja zrobiłem to w 3, tak? Słuchajcie, sprawdźmy zadania. Idź na parking w pobliżu Talibanigan, przejedź blisko baru gejowskiego, idź do parku, kieruj się w stronę apteki, idź do sklepu zoologicznego i idź do lombardu. Czy zdążymy w 5 minut, czy ile? Słuchajcie, słuchajcie, 6 rzeczy do zrobienia, zrobimy 3 i 3 w kolejnym odcinku. Jesteśmy w parku.
O, podwójna muzyczka się załączyła. Coś się zepsuło. I am not seeing that. Dobrze, musimy tutaj, słuchajcie, powstrzymać tego gagatka. Stój, policja! Tak jest, słuchajcie, o to chodzi. Może jakieś wynagrodzenie, proszę pani? Jeszcze od idiotów mnie wyzwała. Zaraz cię tutaj rozkuję i możesz zrobić z nią co tylko chcesz. Idziemy dalej. W ogóle, słuchajcie, bierzemy Segwaya. Bierzemy Segwaya, będziemy sobie jeździć po mieście. Będziemy wozić się pomału. Co teraz zrobimy? Apteka, to jest tutaj. Tutaj pamiętam, co się działo. Ja dokładnie pamiętam. To dobra, słuchajcie. O, widzicie? Jest pusto, co nie? A za chwilę będzie tutaj jakaś akcja. Będą dymy. No fighting, children. Detention for everyone. Dobrze. Zakończ konflikt pomiędzy facetami. Mógłbym wam strzelić w łeb jednemu i drugiemu, ale że jestem dobrym kolesiem, no to panowie, dajcie sobie spokój. Ty tak samo. Zakuwam w kajdanki. Co ty robisz? Bijesz powietrze? Dobrze, tracisz przytomność w takim razie. Pięknie. No i tyle. I słuchajcie, jeszcze zrobimy sobie jedną rzecz na ten odcinek i kończymy. Proszę bardzo. Jestem na Segwayu. No i oczywiście słynny tekst tego postala. Postal has vehicles now. Very funny assholes. Słuchajcie, widzę akcję. Gościu szczy. Hey, I'm the only one who gets to do that. Proszę pana, pan schowa tego siuraka po pierwsze i nie straszy ludzi. Niech pan teraz traci przytomność. No właśnie, nie wolno tak robić, pan sobie zapamięta, tak? I po kulaskach. Proszę się odsunąć, jedzie policjant koleś, tak? Albo wiecie co, jeszcze może coś zrobimy. Idź na parking, idź do sklepu. Gdzie jest zoologiczny? Postal has vehicles now. Very funny assholes. O, tekst, o którym mówiłem. O, tu jest Pet Store, więc załatwiamy od razu kwestię zoologicznego. O Jezu, słuchajcie, kot atakuje ludzi. Dobrze, musimy pomóc tym idiotom w takim razie. Gdzie jest ten kot? Tutaj, tak? Zostaw go, głupia babo. Halo, panie kocie, bo zara panu przestrzelę łeb. Okej, załatwione. Co my tu jeszcze mamy? Idź do lombardu, idź na parking. Dobrze, jedziemy w takim razie. Jedziemy na parking. Parking, gdzie to było? Pamiętam w miarę. W ogóle słuchajcie, no generalnie gdyby ta gra miała lepszą optymalizację, graficznie by lepiej wyglądała i ogólnie byłoby dużo lepiej w tej grze, to naprawdę byłoby spoko. Musimy chyba tutaj iść, słuchajcie. Tutaj ten samochód będzie obrabowywany. I'm betting that guy isn't a professional detailer. Musimy powstrzymać tego wandala. Halo, dzbanie, co ty robisz? Czekajcie. Gdzie jest mój ten? Halo, co to ma być? Rozwalanie samochodu komuś? Masz. Jeszcze strzała. I zrobiłeś to ostatni raz, rozumiemy się? No. Sorry. Zabiłem go? Nie, dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, lombard. Lombard mamy tutaj, więc zobaczmy, co my tutaj będziemy mieli. Oh, no! O, napad. Z bronią w ręku. Yeah,
that guy hardly looks suspicious at all. Dobrze, więc tak, nie wiem czy ja mogę... Ojej, czy ja mogę ich zabić? Od tego zacznijmy, słuchajcie. Pytanie. Mogę. W końcu jestem policjantem, więc mogę ich zabić. Jeszcze tutaj został jeden gościu. Mordeczko! Trafiłeś do złej dzielnicy. I proszę bardzo, moi mili, to wszystko. Ale tutaj co się dzieje zasieka, zobaczcie, w ogóle... Wow, jaki rozpierdziel, co tu się dzieje? Talibowie, widzę, mocno wjechali na teren. I zobaczcie, cały ten chaos i ten koleś po prostu stojący w miejscu. No to jest coś pięknego. What? No fucking way that's going down on my watch. Come here, Ayatollah. Let's see your green card. Okej, moi drodzy, talibowie atakują miasto, pozostało 25 terrorystów, ale to już nie teraz. Moi drodzy, kończymy w tym miejscu odcinek, serdecznie wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, napiszcie komentarz, jak wam się podobało. No i słuchajcie, zrobimy sobie taki myk, że jeszcze będzie odcinek w niedzielę i potem zobaczymy, co z tym postalem. Jeżeli będziecie chcieli go więcej... A zresztą powiem o tym więcej w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę, no i do zobaczenia za 2 dni. Cześć!